Cześć, tu Jarek Chrapek. Dzisiaj drugi odcinek zwiedzania pozostałości po radiostacji Babice. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się podobał. Pokażę Wam trochę mniej oczywisty kierunek, mianowicie antenę północną. Za mną znany Wam już dobrze szlaban przy ulicy Leskiego, a więc zapraszam. Po 50 metrach ostatnio skręciliśmy w lewo, w stronę budynku radionadawczego, natomiast tym razem zwiedzamy antenę północną, więc zapraszam w prawo. Po lewej stronie ścieżki widzimy stopy fundamentowe wieży numer 5. Roślinność wybuchła, dlatego stóp fundamentowych tych dalszych w tamtą stronę oraz w tamtą stronę już niestety nie widać. Radiostację Babice najlepiej zwiedzać na jesieni albo wczesną wiosną. Mimo wszystko, proszę bardzo, beton i żelazo praktycznie nieruszone od 100 lat, jedynie trochę omszałe. Idziemy dalej na naszą ścieżkę. I kolejna stopa fundamentowa. Były one oddalone od siebie o około 30 metrów. Dochodzimy do przejścia dla pieszych na ulicy Radiowej. Jest ono dość dobrze oznakowane, natomiast jak to na przejściu, radzę uważać. Zwierzyna i jej tropy. Cały czas idziemy prosto, starą drogą wewnętrzną po radiostacji Babice. Może opowiem Wam parę ciekawostek. 17 listopada 1923 roku do Babic przyjechał prezydent Polski Stanisław Wojciechowski, marszałkowie Sejmu i Senatu Trąbczyński Rataj, generał Rozwadowski, minister spraw zagranicznych Roman Dmowski oraz wielu innych ministrów i ludzie ze świata dyplomacji, przemysłu i handlu. Myślę, że to była jedyna data w historii Babic, kiedy ludzie tego pokroju spotkali się jednocześnie tutaj u nas na jakiejś uroczystości. W tym miejscu wydeptany szlak odbija w prawo, natomiast my musimy iść nadal prosto w leśną gęstwinę. Co prawda ścieżka jest jeszcze widoczna, ale poczekajmy parę tygodni i będzie ona całkowicie zarośnięta. Możecie mi uwierzyć, że byłem tutaj wiele razy, ale teraz pod koniec maja, na początku czerwca, sam nawet przeoczyłbym te ruiny. Tak bujna roślinność jest tutaj w części północnej radiostacji. Zaraz Wam postaram się pokazać, jak to wygląda ze ścieżki. Szliśmy tą ścieżką cały czas prosto, a stopy fundamentowe znajdują się tam. Z tej perspektywy ze ścieżki one są praktycznie niewidoczne. Widać, że niektórzy amatorzy zabytków tutaj wydeptali kawałek szlaku, aby właśnie zobaczyć te stopy fundamentowe. Ale widzicie, w jakim stanie jest radiostacja Babice. Jest to zabytek niezaopiekowany. Zapomniany i niezaopiekowany. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się zmienić ten stan rzeczy. Tu są te stopy bliżej drogi, a tam już prawie niewidoczne kolejne. Kolejnej pary w ogóle nie widać. Wróćmy na naszą ścieżkę. Słyszeliście zapewne o Polskiej Agencji Prasowej. Przed wojną
rolę tej instytucji, tego urzędu pełniła Polska Agencja Telegraficzna. I to właśnie stąd, z radiostacji Babice, ta Polska Agencja Telegraficzna wysyłała telegramy w cały świat, aby opisać, co się tutaj u nas na lokalnym podwórku dzieje. Telegramy Polskiej Agencji Telegraficznej później były streszczane i drukowane w lokalnych gazetach w innych krajach na świecie. To właśnie babice łączyły Polskę z całym światem. To niesamowite, jak natura potrafi odbierać to, co kiedyś człowiek zagospodarował, co kiedyś człowiek jej zabrał, i na nowo powracać w tam, gdzie jej miejsce. Radiostacja Babice przestała być użytkowana, została zapomniana, a natura tutaj wraca. Zaraz Wam coś pokażę. Jest to trzecia z czterech zachowanych wartowni. Czy widzieliście tutaj w naszej okolicy coś równie malowniczego? Żołnierzu, czuwaj. Niestety nawet tutaj dotarły takie akty wandalizmu. Widać jeszcze resztki szalunków, ościeżnic i okiennic. Proszę bardzo. Co ciekawe, żołnierze w tych wartowniach mieli nawet tak zwaną kozę. Tu jest komin od tej kozy, a nawet i latrynę. W tym miejscu zakończę naszą dzisiejszą wycieczkę. Od razu zapraszam Was na odcinek trzeci zwiedzania radiostacji Babice, gdzie zobaczymy podstawy wież 1, 2 i 3 oraz masy odciągowe na samym końcu. Znajdujemy się na drodze podejścia lotniska Babice, dlatego cały czas nad naszymi głowami krążą helikoptery i samoloty. Kolejne miejsca do zwiedzania nastręczają wielu kłopotów nawet zaprawionym turystom, gdyż znajdują się one w takiej gęstwinie, że śmiało moglibyśmy nazwać to zielonym piekłem. Będę potrzebował przy dalszym oprowadzaniu pomocy znajomego, gdyż jedna osoba musi filmować, a druga mieć w ręku GPS. Bardzo łatwo jest przegapić te pozostałości. No i oczywiście trzeba uważać też na dzikie zwierzęta, na dziki i na łosie. Znam historię, gdzie mój kolega, robiąc inwentarz tych pozostałości po radiostacji Babice, spędził na drzewie całą godzinę otoczony przez stado dzików. W tym miejscu się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, do następnego spotkania.